Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Train Sim World, udoskonalonego Train Simulator 2019. Więc zacznijmy. Tylko jedną rzecz sprawdzę, jak mam tu renderowanie ustawione. I tak. Powinien być bardzo ładna grafika, jeśli chodzi o nagrywanie. No, dzisiaj sobie pojedziemy tym scenariusze. No i są same 45, wszystkie są jednokropkowe, więc sobie wybierz mnie jakąś, nie wiem. Ta wygląda ciekawie. Dobra, niech będzie. Jedźmy więc. Mam nadzieję, że wszystko to będzie dobrze widać. No się akurat Train Sim World się bardzo szybko ładuje. W porównaniu do Train Simulatora 2020. No też nie ma co mówić, na przykład jestem na dobrym komputerze. Już jest się załadował. Płynne 60 klatek na sekundę. To jest tym wszystkim najlepsze, że ja w ogóle nie słyszę. Nie, po drugiej stronie może. Dobrze, podgonijmy, żeby potem się nie okazało, że jestem opóźniony. I jeszcze jak tak by się ktoś pytał o ustawienia graficzne. Screenshoty mam na high ustawione. No tu. Nie będę teraz się nad tym wypowiadał, ale tak mam ustawienie ustawione. Jeśli chodzi o grafikę. Full screen, grafik ultra. Anti-aliasing, nie wiem czy chyba jest najlepszy, nie wiem. Tutaj też nic nie da. A do nawet nie wiem, o co tu chodzi. Screen coś. Hej, coś się dzieje w magicznym cudzie, jak to zmieniłem już lat na sekundę. Ubyło. Nie, no i tam nie zróbmy, no to tam nie. 125, nie będzie. Dobra, stówka. Żeby nie było po tym, że wam się coś przecina. Poza live'em na pewno by to było inaczej. Też mniejsze obciążenie procesora graficznego i tak dalej, więc bo ja to przez grafikę renderuję, no miałem usiąść. Zawsze jak się ten nowy komunikat wyświetla, to zawsze się przytnie. Dobrze, a my przejdźmy tutaj. Baterie są załączone. Tak, Steve sobie załączymy. Dobra, ZDP sobie też możemy załączyć. Sprawdźmy, czy wszystko się wyświetli. Wyświetli. O, ja wolę jedny czarny, jak są tutaj 60 lat i przez cały czas dobrze, pięknie. Więc co, usiądźmy sobie. Załączmy ten. Nastawnić jazdy na jazdę do przodu. To jest na pozycji włączonej. Też jest załączone. Wszystko ponaciskajmy, żeby nie było. Mamy czekaj do 17:15, ale drzwi możemy już zamknąć.
Ilu światła nie potrzebuję osobiście, dobrze. Światła. Passenger light. Nie, 17, ciemno już się robi. Remin light. Niech sobie takie będzie światełko. Piasecznica. Nie, i z przodu dajmy sobie normalne światła. Ja. Co odjazd? Takim sposobem Konrad gadał przez 6 minut. Nic się nie wydarzyło. Bez Berilo. Okej. Tiffę trzeba czasować. Jest ograniczenie do 70. A najlepszy komunikat, żebym w ogóle... Drzwi jeszcze zablokować, jak ja jadę. No szybciej zablokowałem trochę te drzwi, no. Tiffę skasuj. Dobra, hamuj. Nie powinno się coś zatrzymywać na szlaku. O to chodziło, musiałem nacisnąć jeden klawisz. Jeżeli mi zaliczyła misję, no nie ma. Oczywiście raczej w tym odcinku nie wykonamy całej misji. No wiem, że przy następnym, jak nie zapomnę, oczywiście wykonamy już wszystko. Oczywiście ograniczenia ważna sprawa. To 20. Ja wyłączę po prostu ten pomysł. Będzie prościej. No i hamujemy w terenie. Pięknie. No i tak wygląda ten symulator. Dobra, wyjdźmy sobie zobaczyć. Nie będę się patrzył oczywiście z kamery drugiej. Nie, ma taką ładną kamerę. O, ludzie wsiadają, ludzie wysiadają. Można przejść, zobaczyć, co robią.
No już można zamykać. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie Gerachle. Mam to aktualnie podgłośnione na OBS-ie, na Maxa i Jura też mam na Maxa podgłośnioną, więc po prostu cichy jest ten pociąg, nie powiem. No, chyba że się Sifa odezwie. No, już jest inna bajka. Ten pociąg nawet ze 160 jedzie. I się weźmy za hamowanie, bo to już widzę stację wejść. Jest to elektrodynamiczne hamowanie, więc tutaj sobie można regulować tą moc. Spokojnie. W tych pociągach to za bardzo różnic nie ma, czy jest jeden etap hamowania, czy to jest coś się zmieni. No i jesteśmy 1,5 minuty przed czasem. Się w każdej chwili mogę sobie podejść i zamknąć drzwi. Tylko jedne, a tu już coś się robi, żeby odblokować drzwi, a ja zamknąłem tylko jedne. Ale już to jest otwarte. To oczywiście też mogę otworzyć. Też tego nie rozumiem, czy tam na pulpicie zezwoliłem na użycie tylko te. Dobra, musimy minutę poczekać. Tu jest w ogóle klawisz, a nie na drzwiach. To do czego jedynie? To jest chyba skontaktowanie się z miejscą. W ogóle krzywy ten tor tu jest. Krzywo się chodzi. Dobra, jeszcze chwilę sobie mamy. Co tu ciekawe, że jest jeszcze na tym peronie, zobaczmy, zejście podziemne. I z niej można pochodzić, co tu jest? A, patrzcie. Nie wiedziałem nawet, że tak się da w symulatorze. I przez ludzi też nie można przechodzić. Dobra, idziemy, bo za chwilę odjazd. Można strzałką, można środkowym blokować. By się ktoś pytał. To jest taki pociąg jak ten, jak PESA. Jak PESA. No jak PESA to jest jak elf, na przykład bardziej niż PESA. To jest czego produkcji pociąg? Nie chcę wam skłamać, co to jest w ogóle za pociąg. Może jak na następnej stacji się zatrzymamy, to zobaczymy. Aż naprawdę nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, co to był.
Czy to jest bombardier, czy to jest kwestia, czy co to jest? Bombardier to produkuje te tramwaje. No, oczywiście. Jakby to mogło być inaczej? PZB się załączyło. Do 45. Przyjmień tempomat na 45. Czemu żeś pikasz? Już. Moje walki z tym PZB naprawdę trwają. Już. Jedź. Razem z inną 40. No to opóźnienie tego było. Ciekawe, czy uda nam się to nadrobić. Możliwe, że tak, ale możliwe też nie. A nie można tu już wejść. Muszę uczyć tego, żeby się spinać po sobie. W zasadzie czasami ciekawostki się dzieją w tej grze. Jak wstaniesz z siedzenia i usiądziesz z powrotem, nic nie pokazuje, nie wiadomo co. No bo to jest otwieranie, zamykanie, otwieranie, zamykanie, a to jest tylko zamykanie. Już teraz widzicie, się naprawił. Dobra, teoretycznie mi się udało skasować PZB. Ciekawe na ile. Tak, 70 było. Wolni trochę. FIFA. Tempomat. A literatu będzie 120. Dobra.
Nadrobiłem opóźnienie. Tylko 30 sekund. Ej. Ja myślę, że jeszcze z jednej stacji i trzeba będzie kończyć ten odcinek. Betrieben durch Nebeba. Pisze, nie wiem, firma, marka, nie wiem. Tak, no wiem, muszę tędy wejść. No na peron oczywiście nie wskoczy, zamknij drzwi. Znaczy stać to ja na pewno bym nie chciał przy tej swojej jeździe siedzieć, to jeszcze by się fajnie siedziało, ale... Stać to czasami tak latu przez przodu pociągu na tył pociągu. Prędkość 120, za chwilę sobie ustawimy. Jak się rozpędzimy, to będzie mniej pracy, jeśli chodzi o... Pokazuję, jaka jest moc kilo Newtona. No i teraz sobie ten pomysł załączyliśmy. Widzicie, jest to 20, tak? Na tym wyświetla. I teraz sobie pociąg jedzie sam. Że ja bym bardzo chciał, jakbym teraz sobie wstał tak na przykład stać o pociągu jakiegoś siedzenia, to mi się pociąg od razu zatrzymał. Chociażby slifa nawet nie widział, ale już by się zatrzymał. Jest właśnie tą slifą spowodowany, że ja mam włączone. Bo pedał musi być wciśnięty, jakby ktoś nie wiedział, a tylko się go puszcza raz po raz. Jak naciskam spację, to on się puszcza. I nic, nadrobiliśmy rozkład. Hamulec na 50%. Myślę, że to jest normalne wyhamowywanie. I się ładnie zatrzymają przed barierkami. Inne jak to powinno wyglądać. To było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie i ja się do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa.